Na terenie powiatu dzierżoniowskiego jest mało znane, lecz mające dużą wartość historyczną miejsce. Mowa o Dolinie Tatarskiej, zwanej także Tatarskim Okopem, znajdującej się w Gilowie, nieopodal miasta Niemcza, na Dolnym Śląsku. W wyniku prowadzonych od wielu lat badań archeologicznych ustalono, że funkcjonowało w tym miejscu grodzisko datowane na koniec IX i początek X wieku. Wyróżniono również krótkotrwały epizod użytkowy w XI wieku. Grodzisko jest ciekawym przykładem dużego, lecz krótkotrwale użytkowanego założenia obronnego, zbudowanego przez grupę ludności przybyłą w nieznanym celu na tereny plemienia Ślężan z państwa wielkomorawskiego. Grodzisko znajduje się w obrębie wzgórz niemczańskich, na wschód od Gilowa, przy drodze Gilów-Niemcza, na częściowo skalistym wzniesieniu 281 metrów nad poziomem morza, otoczonym z trzech stron doliną Piekielnego Potoku. Gdzieś około 896 roku ktoś, zaraz powiem kto, postanowił wznieść gród. I ten gród został zbudowany na stosunkowo dużej powierzchni, sięgającej prawie 5 hektarów. I dla porównania możemy powiedzieć, że w tym czasie Ślężanie, w tym u schyłku IX wieku też budowali grody, po których dzisiaj pozostały opuszczone tak zwane grodziska, bo w tej terminologii archeologicznej, jeżeli coś funkcjonuje, jakiś obiekt o charakterze obronnym, wczesnośredniowiecznym albo z innych okresów, jest nazywany grodem, a to samo miejsce, ale opuszczone po latach, badane przez archeologów, już jest nazywane grodziskiem. Otóż grody wznoszone przez Ślężan, przez Dziadoszan, przez Opolan, przez Golęszczyzn, miały najczęściej powierzchnię około 0,5 hektara albo 0,7. Były to w porównaniu z Gilowem, z tym grodziskiem w Gilowie, na którym jesteśmy w tej chwili, były znacznie mniejsze. Natomiast to grodzisko ma, tak jak powiedziałem wcześniej, prawie 5 hektarów, dlatego też przez archeologów niemieckich jeszcze przez II wojnę światową i przez jedno przynajmniej pokolenie archeologów polskich po II wojnie światowej było na początku, przed podjęciem takich zaawansowanych badań archeologicznych, dosyć błędnie interpretowane. Bo otóż uważano, że jeżeli to jest rozległe, duże założenie, nie może pochodzić z wczesnego średniowiecza. Nie może być słowiańskie, bo po prostu odbiega swoimi wymiarami od tych tradycyjnie pojmowanych, najczęściej spotykanych grodów i grodzisk, dzisiaj grodzisk na terenie Dolnego Śląska. Dlatego datowano ten obiekt nawet na okres 1000 lat przed naszą erą, bo ludność kultury łużyckiej, takiej ludności żyjącej na ziemiach polskich między 1300 rokiem przed naszą erą, a mniej więcej 500 rokiem przed naszą erą, budowała zdecydowanie większe grody. Ale co się okazało podczas badań archeologicznych? Otóż podczas prac archeologicznych zainicjowanych przez profesora Józefa Kaźmierczyka jeszcze pod koniec lat 50. XX wieku
okazało się, że na tym stanowisku, o którym wszyscy myśleli, że pochodzi z tej odległej przeszłości, prawie z 1000 lat przed naszą erą, pojawiają się materiały ceramiczne, głównie fragmenty potłuczonych naczyń, ale też inne przedmioty, które pochodzą z IX, z początku X wieku. A zatem ten gród jakiś nietypowy. Gdy później zaczęliśmy, sam pan profesor Kaźmierczyk, ale później jego uczniowie, którzy pod jego opieką naukową pisali swoje prace magisterskie, doktorskie, inne, gdy zaczęliśmy prowadzić badania archeologiczne już własne w tym miejscu, bo profesor pozwalał na to, żeby jego uczniowie też zajmowali się problematyką przeszłości grodu w Gilowie, grodziska w Gilowie, znajdowaliśmy coraz więcej elementów nawiązujących swoją formą, wymową archeologiczną do materiałów znanych archeologom morawskim, czeskim, też i słowackim. I gdy te wszystkie elementy tych puzli gilowskich się ze sobą do siebie złożyło, połączyło, okazało się, że praktycznie całe grodzisko wraz z występującymi na tym grodzisku konstrukcjami obronnymi, tym co po nich pozostało, ale ta konstrukcja jest czytelna podczas badań archeologicznych. Fragmenty potłuczonych naczyń tutaj znajdujących się, jakieś elementy uzbrojenia, to wszystko pasuje do elementów archeologicznych, do źródeł archeologicznych, które były odkrywane na terenie właśnie Moraw. Znaleziska odkrywane na terenie gilowskiego grodziska potwierdzają jego pochodzenie. No mamy tutaj przepiękne grodzisko i to przepiękne, i to w takim sensie stricte zabytkowym, i to w sensie zupełnie wizualnym, dlatego że tutaj ten obiekt Tatarska Dolina jest naprawdę fantastycznie położony. Dolina Tatarskiego Potoku nam tutaj tworzy takie formy, no iście górskie, mimo tego, że jesteśmy na terenie Przedgórza Sudeckiego. To dla wszelkich miłośników wycieczek małych i dużych bardzo właśnie tutaj polecam Dolinę Tatarskiego Potoku. Dla ówczesnych ludzi, którzy sobie wybrali to miejsce na siedzibę u schyłku IX wieku, ta Tatarska Dolina, wtedy ona się tak nie nazywała oczywiście, ale to miejsce miało takie znaczenie, że było z natury obronne. Tutaj rzeczywiście w tam kawałek dalej w tej Tatarskiej Dolinie, to rzeczywiście nam się ta płaska przestrzeń kończy de facto przepaścią. Od tej strony Tatarskiego Potoku to było miejsce w zasadzie nie do zdobycia, od innych stron zostało otoczone wałem, stąd właśnie wybór takiego miejsca ze względu na jego takie naturalne walory. Druga przyczyna, dla której wybrano to miejsce, to jest to, że w zasadzie od zawsze tutaj te tereny, ten obszar były położone w jakiś tam sposób na szlaku handlowym, na szlaku komunikacyjnym. Daleko nie szukając, dzisiejsza droga S8, która nam łączy Czechy później z północną Polską. I w zasadzie troszeczkę podobnie to też wyglądało. Być może nawet jeszcze w czasach starożytnych, oczywiście nie było drogi S8, ale był inny trakt komunikacyjny, który to tutaj łączył te tereny północ z południem. I prawdopodobnie to była druga przyczyna, dla której ludzie się osiedlili właśnie tutaj, właśnie w Dolinie Tatarskiej, w dzisiejszym Gilowie. Jeżeli chodzi o Gilów, rzeczywiście tutaj też znaleźliśmy dużo takich rzeczy bardzo wyjątkowych, takich rzeczy, których się zazwyczaj na stanowiskach z tego okresu nie znajduje, a nawet jeżeli się znajduje, to w mniejszym nasyceniu, nie ma ich aż tak dużo. Dużo takich artefaktów, które mówią nam o tym, że były jakieś takie dosyć szerokie kontakty pomiędzy mieszkańcami Gilowa,
a ludnością na południe od Sudetów i Karpat z tak zwanego Kręgu Wielkomorawskiego. To są fragmenty, elementy ozdób, fragmenty oporządzenia jeździeckiego i uzbrojenia. Tutaj Gilów jest obiektem wyjątkowym ze względu właśnie na to, co odkryto, na ten krajobraz, ale też na to, ze względu na to, że to jest grodzisko wyjątkowo duże jak na te tereny, tak naprawdę największe tutaj w tej części w ogóle ziem polskich. Nie całe ziemie polskie, bo w Małopolsce mamy niekiedy większe grody, ale tutaj na Dolnym Śląsku no to z pewnością. No i w zasadzie jest to też takie miejsce, które już troszeczkę tak zrobiło karierę taką przynajmniej ogólnopolską i dla mnie troszeczkę międzynarodową, bo praktycznie każdy badacz wczesnego średniowiecza w Polsce coś tam o Gilowie słyszał. Różnie się tam do tego podchodzi, niektórzy mniej sceptycznie, drudzy bardziej, ale nikt tak jakby nie odmawia wyjątkowości temu miejscu. No tym lepiej, żeby rzeczywiście tutaj okoliczni mieszkańcy też poznali miejsce. Był taki moment, kiedy rzeczywiście tych grodów powstawała cała masa. Pierwszy taki moment to była, nie wiemy czy jeszcze schyłek VIII wieku, chyba raczej już wiek IX, kiedy po prostu zaczęto budować masowo grody. Nie wiemy dlaczego. Czy to ze względu na jakieś zagrożenie zewnętrzne, czy po prostu taki był troszeczkę styl, taka moda, prawdopodobnie jedno i drugie, dlatego że wczesne średniowiecze to był w ogóle taki niespokojny okres, także nie można powiedzieć, że to zagrożenie nagle się jakieś takie stało wyjątkowo duże. Też to jest w jakiś tam sposób związane z jakąś taką stabilizacją osadnictwa w tym czasie. Tutaj na Przedgórzu Sudeckim jest tych, i nawet w samych Sudetach już stricte w górach, jest takich grodów rzeczywiście bardzo dużo. Każdy miłośnik znajdzie tego typu informacje w internecie. No tak jak mówiłam, Gilów jest takim obiektem medialnym, który jest znany w polskiej archeologii, także nie jest to żadna tajemnica. Bez problemów można znaleźć zarówno publikacje naukowe, popularno-naukowe, jakieś takie wzmianki ogólnodostępne. Także myślę, że każdy bez problemów tutaj znajdzie. No też przygotowując się, też tak sobie wygooglałam, co jest na temat Gilowa, także całkiem sporo materiałów, nawet można troszeczkę zabytków pooglądać w internecie. Nie będzie z tym większego problemu. Dla chcącego nic trudnego. W tym czasie funkcjonowało na terenie obecnych Moraw, Czech i Słowacji silne państwo słowiańskie, którego północny zasięg badania naukowe potwierdziły na terenach południowej Polski. Dzień dobry, mam na imię Bjorn, jestem członkiem Stowarzyszenia Bractwo Zamku Grodno i przyjechaliśmy tutaj dzisiaj z wielu tak naprawdę drużyn rekonstruujących czasy wczesnego średniowiecza, konkretnie początków XI wieku, tutaj do grodziska w Gilowie, ażeby pokazać tutaj, jak to drzewiej bywało, jak niegdyś ludzie walczyli, co jedli, z czego jedli, a także jak się ubierali. Staraliśmy się pokazać tą stronę życia codziennego. Mamy tutaj fantastyczną tkaczkę Hrafnę, która zresztą robiła rekwizyt do ostatniego filmu pana Eggersa, angielski tytuł Northman, ostatnio był w kinach w Polsce jako Wiking. Także naprawdę bardzo wysokiej klasy rzemiosło, wręcz na skalę światową. Pokazywaliśmy również rzemiosło wojenne, które jest tutaj kluczowe, zwłaszcza dla roku 1017. Wiemy, że tutaj Bolesław Chrobry, a konkretnie jego drużyna, odpowiedziała armii ze Świętego Cesarstwa Niemieckiego, w sumie Świętego Cesarstwa Rzymskiego,
bo tak ówcześnie się ten kraj nazywał. Tak czy inaczej, Nawałę Germańską odparliśmy tutaj w roku 1017 dzięki bohaterstwu obrońców Niemcz. Powielanie pewnych błędów daje nam obraz, że średniowiecze jest brudne, brzydkie, śmierdzące. No tak do końca to nie było. Średniowiecze jest piękną, barwną epoką, która przez niestety podręczniki historii szkoły podstawowej jest nam mocno spłaszczona. Do tego mamy jeszcze obraz hollywoodzki, który również nam bardzo zakłamuje. Większość ludzi twierdzi, że taki miecz we wczesnym średniowieczu waży od 10 do 20 kg. To jest bzdura totalna. Miecze w średniowieczu jednoręczne ważą od 700 gram, najlżejszy egzemplarz, do 2,5 kg, tak około. Więc ten miecz zupełnie inaczej wygląda w źródłach archeologicznych, bo też staramy się tutaj bazować zarówno na źródłach archeologicznych, jak i źródłach pisanych, historycznych i ikonograficznych, które też są dla nas bardzo ważne. Gilowskie Grodzisko jest koronnym dowodem ekspansji na północ Wielkomorawian. Dowodami materialnymi są przedmioty znajdowane na terenie tego stanowiska. W tej chwili nasza grupka znajduje się dokładnie w tym miejscu. Tutaj może za chwilkę chyba będzie ognisko specjalnie przygotowane dla Was, ale jeżeli będziecie mieli chwilkę wolnego czasu, można wejść na centralne miejsce dawnego grodu i w tym miejscu według legend, ale już takich legend nigdy nie zweryfikowanych do końca, miał znajdować się grób Hana Tatarskiego. To jest oczywiście legenda. Mówiono o tym, że został tu pochowany w 1241 roku, gdy ranny wracał z bitwy legnickiej, wraz z wojskami przenosił się na południe, żeby połączyć swoje siły z wojskami głównymi mongolsko-tatarskimi znajdującymi się na terenie Węgier, i w Gilowie przyszło mu umrzeć w miejscu, gdzie miał znajdować się ten grób wodza tatarskiego. Zasadzono w średniowieczu, to też legenda, potężne drzewo, które stało się później potężne. Dąb, którego resztki widać tutaj leżące. Gdy drzewo się w 2004 roku zawaliło, z panią doktor Aleksandrą Pankiewicz przeprowadziliśmy badania, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście coś z tej legendy przetrwało, czy ma jakieś podstawy źródłowe. Okazuje się, proszę sobie wyobrazić, że dokładnie pod tym dębem znajdował się piec z wyposażeniem wielkomorawskim, z ceramiką charakterystyczną dla państwa morawskiego, z tak zwaną ceramiką bluczyńską. Gdybyśmy popatrzyli na materiały gilowskie, a w tej książce jest bardzo dużo materiałów właśnie pochodzących z tego stanowiska, to możemy powiedzieć, że praktycznie każdy element kultury materialnej gilowskiej nawiązuje w jakiś sposób do tego, co się działo na południu. Tu mamy naczynia w typie flaszowatym. Chyba najpiękniejszy przykład znany z ziem polskich naczyń, których metryka, których geneza pochodzi właśnie z terenów południowych. Grociki z trzpieniem wczesnośredniowieczne do łuku też pochodzą z południa.
To jest fragment topora, tak zwanej bradawicy wielkomorawskiej. Niestety nie zachowany w całości, ale możemy na podstawie pewnych elementów stwierdzić, że to jest właśnie ten przedmiot. I mam nadzieję, że chociażby tu znajdziemy też i ozdoby pochodzące z tego obszaru. Chociażby zakończenie rzemienia pasa tak zwanego awarskiego, ale znanego też funkcjonującego w środowisku morawskim, dla którego najbliższe analogie są właśnie na terenach znajdujących się w południowych Morawach. Chyba najstarszy zabytek znany ziem polskich, on akurat nie został znaleziony w Gilowie, tylko na Starym Książu koło Wałbrzycha, plakietka w kształcie krzyża, złocona jednostronnie, która ma analogię w państwie wielkomorawskim na dwóch najważniejszych stanowiskach morawskich, w Elekradzie oraz Mikulczycach. I tam przez archeologów czeskich interpretowana jest jako okucie skrzynki drewnianej na relikwie, czyli na szczątki świętych. Czy to jest dobra interpretacja? Tego nie wiemy, ale już sam fakt, że taki sam przedmiot został znaleziony na Dolnym Śląsku świadczy, że te oddziaływania kulturowe i też pewne wzorce religijne proponowane przez Morawian tym nieochrzczonym jeszcze mieszkańcom terenów dzisiejszego Śląska, pozostających do końca IX wieku i pewnie i później w wierze pogańskiej rzeczywiście miały miejsce. Najczęściej, gdy mówi się o wczesnym średniowieczu dzisiejszych ziem polskich, mówi się o tym roku 966, jako niemalże początek tego wszystkiego, co we wczesnym średniowieczu działo się w naszych granicach. Tymczasem, jeżeli jesteśmy w rejonie Niemczy, Gilowa, to musimy się cofnąć jeszcze przeszło setkę lat. Otóż na Słowiańszczyźnie, w zachodniej Słowiańszczyźnie, czyli na tych terenach, które znajdują się dzisiaj w granicach Polski, Czech, Słowacji, ale częściowo i terenów dzisiejszych Niemiec, okres IX wieku to okres istnienia tak zwanych organizmów plemiennych. W różnych częściach Słowiańszczyzny znajdowały się domeny, terytoria Ślężan, Dziadoszan, Golęszyców, innych jeszcze ugrupowań plemiennych. W rejonie Niemczy żyło plemię Ślężan, dla których sąsiadami od strony zachodniej byli Dziadoszanie, żyjący gdzieś w rejonie dzisiejszego Głogowa, jeszcze bardziej na północ Polanie, którzy wtedy byli mało liczącym się plemieniem, ale które setkę lat później stało się zalążkiem późniejszego państwa polskiego. Na wschód od Ślężan żyli Opolanie, jeszcze dalej na wschód w plemię Wiślan. Można byłoby jeszcze tych kilka plemion wymienić, ale teraz chciałbym zwrócić uwagę Was na to, co się działo na południe od Ślężan. Na południe od Ślężan, ktoś jak dzisiaj popatrzy na mapę, to zobaczy, no to jest pas górski, pas Sudetów.
za którym jest teren dzisiejszej Republiki Czeskiej, która historycznie składa się z dwóch krain historycznych. Na wschodzie Moraw, na zachodzie Czech. I właśnie w tym pierwszej krainie, wymienionej przeze mnie, znajdującej się na południu od dzisiejszego państwa polskiego, uformowało się w latach 20. IX wieku, czyli 826-7 rok, państwo wielkomorawskie. To było najstarsze chrześcijańskie państwo zachodniosłowiańskie, które czerpało rozmaite wpływy od sąsiadów znajdujących się we wczesnym średniowieczu na bardziej zaawansowanym etapie rozwoju cywilizacyjnego, bo od strony południowo-zachodniej z państwem frankijskim, czyli powiedzmy to, co później przeewoluowało w dzisiejsze Niemcy, natomiast na południowy wschód z państwem bizantyjskim. I dzięki temu, że różnego rodzaju procesy cywilizacyjne docierały do państwa morawskiego, ono w stosunkowo krótkim czasie rozwinęło się naprawdę w nowoczesne pierwsze państwo w zachodniej Słowiańszczyźnie. I państwo to przez kilkadziesiąt lat budowało jak gdyby i swoją tożsamość, jakąś wewnętrzne struktury, budowało armię i w pewnym momencie u samego schyłku IX wieku postanowiło zainteresować się terenami leżącymi na północ od swojego terytorium. A te tereny leżące na północ to nie mniej, nie więcej, tylko tereny dzisiejszej Małopolski, czyli rejon dzisiejszego Krakowa i teren dzisiejszego Śląska, zwłaszcza tereny Górnego Śląska, ale po pewnym czasie i teren Dolnego Śląska. Generalnie właśnie możemy powiedzieć, że już w orbitę wpływów państwa morawskiego terytoria dorzecza Górnej Wisły i terytoria dorzecza Górnej Odry trafiły w ostatniej dekadzie IX wieku. Wcześniej jakieś kontakty kulturowe mogły mieć miejsce na zasadzie sąsiedztwa, różnego rodzaju kontaktów handlowych. Natomiast ten schyłek X wieku, ostatnia dekada, ostatnie 10 lat, to już były jakieś takie fizyczne, bezpośrednie kontakty i być może nawet próby opanowania ze strony silniejszego podmiotu, czyli państwa morawskiego, niektórych fragmentów terenu dzisiejszego Śląska. Nadleśnictwo Świdnica generalnie, na terenie Nadleśnictwa Świdnica generalnie jest dużo takich miejsc, gdzie warto zajrzeć. Tutaj na terenie właśnie Gilowa mamy tą osadę, o której dużo osób nie wie. I przyjechać tu, obejrzeć, przejść po tej ścieżce edukacyjnej, dowiedzieć się też o budowie lasu, o samej tutaj archeologii, ale i też o budowie lasu, o siedliskach leśnych, pewnie nie jedną osobę zaciekawi. Warto podkreślić, że rejon Grodziska jest dostępny dla turystów i miłośników wycieczek. Stanowisko jest oznakowane tabliczkami informacyjnymi, przebiega przez nie ścieżka przyrodniczo-archeologiczna Dolina Tatarska. I spent it in